Dziękuję bardzo. Na naszym stoliku został ostatni samotny żubr, a to żubr, który zdobędzie za chwilę zwycięzca kategorii Najlepsze wydarzenie kulturalno-społeczne. To nowa kategoria, więc przysłuchujmy się uważnie, kogo w tym roku po raz pierwszy nominowano w tej kategorii. A pierwszym nominowanym jest Międzynarodowy Konkurs Fortepianowy imienia Witolda Lutosławskiego, który od 2007 roku z powodzeniem organizuje Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. Konkurs odbywa się cyklicznie co dwa lata. Biorą w nim udział uczniowie szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia z kraju i z zagranicy. W roku 2013 przesłuchano 83 uczestników z 29 szkół muzycznych z kraju i z zagranicy. Oprócz konkursu Szkoła Muzyczna organizuje imprezy towarzyszące, koncert kwartetu fortepianowego i wiele, wiele innych. Międzynarodowy Konkurs Fortepianowy imienia Witolda Lutosławskiego. Brawa dla organizatorów. Kolejne nominowane wydarzenie to Festiwal Muzyki Niezależnej Muzyczne Horyzonty, organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Podczas festiwalu można było na żywo usłyszeć mocno brzmiące zespoły muzyczne. Przed publicznością zaprezentowało się 6 zespołów: Next to the Road, My Dead Reflection, Oreiro, No Profits, Huba Rozpruwacz i Criminal Tango. Koncerty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, publiczność pod sceną szalała, bawiąc się przy tym doskonale. Warto dodać, że bawili się równie szalenie i młodzi, i starsi, i najstarsi. Wielkie brawa dla organizatorów Festiwalu Muzyki Niezależnej Muzyczne Horyzonty. Nominacja trzecia to Półkolonie z parafią pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. Organizowano już po raz szósty przez księdza Dawida Rośnińskiego. Udział w letnim odpoczynku wzięło 350 dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz 50 opiekunów i wolontariuszy. Na każdy dzień zorganizowane zostały atrakcje, wycieczki, zawody sportowe, konkursy, gry i zabawy. W Centrum Kultury odbył się koncert Majki Jeżowskiej, a na zakończenie Półkolonii w niedzielę odbyła się msza święta w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, podczas której młodzież, opiekunowie i księża podziękowali Panu Bogu za wspaniały czas wypoczynku. Półkolonie z parafią pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. I kolejne wydarzenie to pierwszy diecezalny turniej piłki nożnej w Zambrowie. W tym turnieju wzięło udział blisko 100 drużyn z 50 parafii z diecezji łomżyńskiej, łącznie około 1000 ministrantów. Mecze rozgrywane były na zambrowskich Orlikach przy szkole podstawowej nr 3, 4 i 5. Rozgrywki zostały podzielone na 3 grupy wiekowe, a organizatorem turnieju był ksiądz Dawid Rosiński z parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. Pierwszy diecezjalny turniej piłki nożnej. I impreza numer 5 to akcja Szlachetna Paczka, projekt, który od 13 lat pomaga ludziom w całej Polsce wygrać z biedą. Zambrów był największym rejonem szlachetnej paczki w województwie podlaskim, a liderką rejonu była już znana Państwu Renata Kacprzyk z klubu wolontariusza Silni Razem przy szkole numer 1, przy zespole szkół numer 1 w Zambrowie. Akcja zaczęła się już w lipcu, kiedy to liderka przeszła szkolenia, a całość kończy się dopiero w styczniu. Wielkie brawa, akcja Szlachetna Paczka w Zambrowie. I szósta akcja, nominowana w tej kategorii, to akcja Pola Nadziei, organizowana przez Szkolny Klub Wolontariatu Silni Razem przy Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie przy współpracy z Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Pola Nadziei są międzynarodową akcją charytatywną, której ideą jest niesienie nadziei i radości osobom nieuleczalnie chorym do ostatnich dni życia. Motywem przewodnim tej akcji jest hasło Hospicjum to też życie, a symbolem akcji są żonkile, wiosenne kwiaty symbolizujące solidarność z ludźmi chorymi na nowotwór. Akcja Pola Nadziei. A my już za chwilę rozstaniemy się z tym ostatnim żubrem, który czekał do końca na stoliku, a w czyje ręce trafi ten żubr. Dowiemy się jak zwykle od pana Zbigniewa Korzeniowskiego. Zapraszam. W kategorii Najlepsze wydarzenie kulturalno-społeczne Kapituła przyznała Złotego Żubra za Półkolonie z parafią pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej.
Zapraszamy organizatorów tego wydarzenia. Pani dyrektor i pan burmistrz już na posterunku, a więc za chwilę wręczymy księdzu ostatniego żubra tego roku. A państwa cały czas prosimy o gorące brawa. Oczywiście, gdyby ksiądz zechciał skierować do nas parę słów, bylibyśmy zaszczyceni. Prosimy bardzo. Panie burmistrzu, z tej sceny, tak te reflektory tak w oczy dają, to trochę lepiej jest w kościele. Po pierwsze, bo widać wiernych i ile na tace dają. Półkolonie to tak naprawdę to państwo drodzy, trzeba by było zaprosić tu połowę tej sali, żeby powiedzieć, kto jest twórcą tego wszystkiego i kto wspiera nas w tym, żeby te półkolonie się odbywały. W 2008 roku, jak były pierwsze półkolonie, to pan burmistrz i dziekan, słysząc o półkoloniach, mówili, a może no będzie, niech tam będzie te 60-80 dzieci, od takiej liczby zaczynaliśmy. Ostatni rok to było rzeczywiście 350 dzieci i 50 wolontariuszy, więc jak jechaliśmy do Białegostoku i potrzeba było tych 10 autobusów stojących na dworcu PKS, to już i ja się przestraszyłem. Ale obiecuję, że dokąd tu będę, dziekan nie patrzy na mnie, to nie wiem ile będę, dokąd będę, będę liczbę zwiększał. W tym roku planujemy na 500, a co będzie dalej, to zobaczymy. Skoro ostatni, jak tutaj prowadzący powiedział, ostatni będą pierwszymi. Bardzo dziękuję.